Cześć, drodzy kochani, ja robię dla was ten film, ponieważ wiem, że wielu z was nie czuje się najlepiej, macie depresję, macie różne takie nieciekawe stany w związku z tą sytuacją koronawirusa i nie tylko, jak również sytuacją polityczną kraju, jak również wiele ludzi, którzy stracili firmę, stracili własną pracę. Dlatego chcę wlać w wasze serca trochę otuchy, ponieważ w tej chwili właśnie, w tym czasie, w którym jesteśmy, zaistniała firma Qyari, która jest bardzo dobrą firmą, ma bardzo dobre ekologiczne produkty. I każda osoba, która chciałaby mieć zdrowe produkty, każda osoba, która chciałaby się odżywiać w sposób właściwy, mieć produkty, które z najlepszego owocu na świecie, to jest tak zwana jagoda maki, zawsze dana osoba może się kontaktować ze mną przez Messenger i uzyska więcej informacji. Ja zaproszę na odpowiednią konferencję, na odpowiednią prezentację, która jest prowadzona w języku polskim. I drodzy kochani, możecie po prostu wejść ze mną w kontakt. Jeżeli osoby chcą, mogą po prostu konsumować produkty bardzo zdrowe, bardzo wysokiej jakości, ekologiczne. Jak również być promotorami firmy i mieć produkty dla siebie, jak również promować produkty dla innych osób, dla zdrowia innych osób w Polsce. Także ja po prostu chciałbym powiedzieć, że musi nas być 100 osób z Polski. Wówczas szef zrobi stronę po polsku, zrobi wszystkie informacje w języku polskim. Także jeszcze raz zachęcam was do tego, by spróbować tych produktów. Produkty właśnie tej firmy są bardzo wysokiej jakości. Są zrobione z owocu, który ma największą ilość antyoksydantów na całym świecie, bo to jest naukowo to stwierdzone. Nawet więcej jak akai, który się mówi, że akai to jest owoc, który naprawdę ma dużo antyoksydantów, a zostało stwierdzone naukowo, że owoc maki, jagody maki ma o wiele więcej antyoksydantów niż akai. Także możecie się ze mną kontaktować przez Messengera lub przez WhatsAppa, który będzie pod YouTube'em. Także od ciebie się żegnam i zapraszam jeszcze raz do spróbowania produktów właśnie tych ekologicznych jagody maki. Także do widzenia i do szybkiego spotkania.